Drodzy winopijcy, dzisiaj kolejny odcinek z cyklu Pojedynczy region i zawitamy w Dolinie Rodanu. Koniecznie oglądajcie do końca. Dokładnie. No dobra, Iza, ja mówię Dolina Rodanu, a ty mówisz dwa regiony. Tak, tak, bo Dolina Rodanu to jest region, w którym są dwa subregiony, Rodan Północny i Rodan Południowy. Te dwa regiony są właściwie oddzielone od siebie, żeby przyjechać z Północnego Rodanu do Południowego, to mniej więcej ci to zajmie półtorej godziny. Więc ale niczym się nie różnią, nie? Wina. No właśnie, różnią się tak diametralnie, że aż dziwne, że nazwali to jednym regionem. Tak, no w sensie jest to po prostu jedna dolina i mamy jedną rzekę. Rodan, tak. Natomiast jest to dolina, gdzie północ jest tak bardzo różna od południa, że aż chciałoby się nazwać te dwa regiony jakoś różnie. Północny Rodan to głównie jeden szczep. Okej, no. Syrah. Oczywiście. A południowy Rodan to blendy, to mieszanki szczepów takich typowych dla krajów śródziemnomorskich, dla południowej Francji, czyli pamiętasz jakie takie... No przecież Grenache. Grenache, dokładnie. No i tyle. Sanso, super, no. Sanso. I również więcej znajdziemy białych szczepów, o tym jeszcze opowiemy przy okazji Château Neuf du Pape, takich jak Roussan, Marsan, Picpoul, Bourboulon, Viognier oczywiście. Więc jeżeli na przykład z Doliny Rodanu widzicie wino, które nazywa się po prostu, na etykiecie jest napisane Côte du Rhône, czyli Dolina Rodanu, tak. Apelacja. A Côte to nie jest Coast? Côte po francusku oznacza zbocze, ok? Więc generalna apelacja Côte du Rhône, czyli po polsku Dolina Rodanu, co nam mówi? Że wina pochodzą ogólnie z Doliny Rodanu, ale tak naprawdę... Z dowolnego miejsca. Z dowolnego miejsca, ale tak naprawdę, słuchaj, północna część Doliny Rodanu jest pełna tak prestiżowych apelacji i tak drogich win, że zazwyczaj, kiedy widzimy po prostu Côte du Rhône, to winogrona pochodzą z południowej części Rodanu. Czyli to jest mieszanka po prostu. I jest to mieszanka znacznie tańszej południowej części Rodanu. I jest to kupasz, rozumiem, wielu szczepów. Zwykła apelacja Côte du Rhône oznacza raczej proste wina, często nawet niebeczkowe. Kuparze Grenache, Syrah, Sanso, Mourvèdre, południowa część Doliny Rodanu. Często to są też tacy duzi producenci, duzi gracze, takie lokomotywy rodańskie, jaką niewątpliwie jest Monsieur Chapoutier. To jest taka bardzo, bardzo znana marka, którą można znaleźć w supermarketach we Francji, wszędzie i w Polsce również. Ja to kupiłam prawdopodobnie w jakimś Auchan czy Leclercu. Ja bardzo lubię Chapoutier, Gigal, to są tacy duzi producenci. Zresztą, ale jakościowi. Ale jakościowi, jak najbardziej. I często ta Dolina Rodanu to są takie bardzo przyjazne wina, niezbyt drogie, niebeczkowe, pełne dojrzałego owocu, bardzo, bardzo pijalne. Zobaczmy sobie. Czyli owocowe, niebeczkowe, dosyć lekkie. Kwasowość powinna być? Czy... Zobaczmy. Bardzo, bardzo intensywny owoc. Jest taniczność, taka naturalna oczywiście, ale nie ma za dużej kwasowości. Jesteśmy jednak w ciepłym regionie, zwłaszcza południowa część Doliny Rodanu to jest taki klimat śródziemnomorski, bo również trzeba zaznaczyć, że zupełnie inny klimat jest na północy, a inny na południu. Południe to jest klimat śródziemnomorski, ciepło, północ to jest klimat bardziej kontynentalny. Nie, bo na południu się do Marsylii tak naprawdę zbliżamy, więc już jest tak bardzo śródziemnomorsko, tak? No jest bardzo śródziemnomorsko, tak, zdecydowanie. A góra to jest zdecydowanie klimat kontynentalny, oczywiście z wpływami rzeki, takimi stabilizującymi wpływami Doliny Rodanu i rzeki Rodan. Na północy większość siedlisk znajduje się właśnie na takich tarasowych uprawach, na zboczach z widokiem na Rodan. Ogólnie jest takie powiedzenie we Francji dotyczące czy to Bordeaux, czy Doliny Rodanu właśnie, że najlepsze winogrona pochodzą z siedlisk, które widzą rzekę. Okay. I właściwie większość właśnie najlepszych parceli z północnej Doliny Rodanu to są te, które są na tarasowych. Jeżeli sobie dobrze też przypominam, to tak naprawdę te tarasy, czy w ogóle jakby te zbocza są bardzo strome tak naprawdę w niektórych miejscach. Zazwyczaj są dosyć strome, stąd właśnie w ogóle są tworzone tarasy, żeby jakoś ułatwić sobie pracę Jesteśmy na tych zboczach i północ również to jest bardzo duży wpływ, zresztą i północ i południe, to jest bardzo duży wpływ pewnego wiatru, który powoduje, że ludzie po prostu szaleją. Strasznego mocnego. Strasznego mocnego. Zaczyna się na M.
Mistral. I teraz na północy mamy takie słynne, bardzo słynne apelacje. Mhm. Idąc od góry mamy Côte Rôtie. Mhm. Côte Rôtie oznacza spalone wzgórza, mhm. spalone stoki. Côte Rôtie, spalone stoki. Mhm. W północnej części Doliny Rodanu króluje Syrah i bardzo często do tego Syrah w procesie winifikacji mhm. dodawane są białe szczepy. I te białe szczepy to jest albo Viognier mhm. W niektórych apelacjach, albo jest to Roussan i Marsan, czyli trzy białe szczepy. No i po co to się robi? Dla świeżości wina. Mhm. Okay. Jest to jakiś tam element stabilizujący. Viognier na pewno jest również elementem, który wprowadza pewną tak, aromatyczność do szczepu. Zwłaszcza, że w teorii można dodać tego Viognier w niektórych apelacjach, można dodać aż do 20%, mhm. także to jest całkiem sporo. Natomiast zazwyczaj dodaje się... O Viognier chyba zrobiliśmy nawet odcinek, nie? Dokładnie, dlatego dzisiaj nie będziemy w ogóle mówić o Viognier. Więc Côte Rôtie, jeżeli kupicie sobie Côte Rôtie, to spodziewajcie się właśnie takiego pełnego słońca, rozgrzanego wina. Jest tutaj Syrah, który jest bardzo takie pieprzne, mhm. ciemne owoce. Bardzo znana apelacja, bardzo często spotykana, jeżeli tak. chodzi o to. Następnie mamy Saint-Joseph, to jest taka większa apelacja, obejmująca znacznie więcej hektarów, więc znowu mamy tutaj Syrah. Następnie mamy Hermitage i Gros Hermitage i Cornas. O, Cornas. Cornas na przykład to jest 100% Syrah, nie można tutaj dodać żadnego wina białego i jest to zdecydowanie moja ulubiona apelacja w Dolinie Rodanu. Syrah gęste, smoliste, takie bardzo takie właśnie ekstraktywne, które fajnie jest sobie porównać z chyba najbardziej znaną apelacją tak naprawdę w Dolinie Rodanu, czyli Hermitage, które jest już po drugiej stronie rzeki, na najbardziej południowej części północnego Rodanu. Mamy tam Gros Hermitage i Hermitage. Hermitage to jest miasteczko i na wzgórzu wokół tego miasteczka, na tych zboczach, znajdują się jedne z najbardziej przepięknie. A my spróbujemy tego? Spróbujemy, mamy już to w kieliszku, ale Hermitage to są takie wina absolutnie długowieczne. Jesteśmy tutaj na zboczu, który jest nakierowany w stronę południową, co chroni nam winogrona przed tym wiatrem Mistralem. Ale za to dużo słońca. Mamy bardzo, bardzo dużo słońca. Mamy wina gęste, taniczne, ekstraktywne, ziemiste, trzymane zazwyczaj około 3 lat w beczce. Takie potężne, potężne wina. No, o Syrah versus Shiraz też mieliśmy chyba odcinek. Mieliśmy odcinek, wydaje mi się, tak. Więc ja teraz dałam nam w kieliszku 100% Syrah i to jest Cornas, który za chwilę porównamy sobie z najsłynniejszą apelacją z kolei z południowej części Rodanu, gdzie już nie mamy win jednoszczepowych czy win jednoszczepowych z dodatkiem białego szczepu, tylko mamy kupaże. Ja dzisiaj przyniosłam takie wina, to jest też ważne dosyć dla wszystkich, które są raczej dostępne. Wiesz, to nie są jakieś wina niszowe, tak jak często my pijemy. To są wina, które kupowałam po prostu w supermarketach. To są wina, które można dostać w sklepach specjalistycznych albo w takich supermarketach jak Auchan czy jak Leclerc. Raczej takie wina, które szeroko dostępne. Wszyscy możecie sobie pójść do na przykład Leclerca i raczej znajdziecie przynajmniej ze 3 apelacje z Doliny Rodanu. Niesamowity kolor. Niesamowity nos, takie jeżyny, porzeczki, śliwki, powidła. Ale też taki bardzo ciepły nos, taki w ogóle. Ale takie rozgrzane, takie dżemowy i suszone zioła. Super taniczne, takie trochę, takie ziarniste, trochę drapieżne taniny, nie? One są takie zaczepne. Takie bardzo, ale w sumie całość bardzo ładnie ułożona, taka, tak jak ten... Côte Duron był taki bardzo jakiś rozstrzelony dla mnie. Tak, tak, to było takie... Symbioza taki... tego wszystkiego jest naprawdę takie aksamitne, smooth. Ciepłe. Mamy tutaj tylko 13,5% alkoholu, w sensie mówię tylko, bo jak na dzisiejsze czasy to jest to bardzo wstrzemięźliwy alkohol. Tak. Ale zdecydowanie czuć jest tutaj takie rozgrzane, ciepłe owoce. Szczególnie, że w ogóle w Dolinie Rodanu to chyba jest znana z dosyć mocnych win, nie? Takich typu 15 alkoholu i więcej. No tak, takie 14, 14,5 do 15 jak najbardziej. Tutaj mam na przykład właśnie 14,5% alkoholu, tutaj też 14,5, tutaj też 14,5. Tak, także 13,5 to jest bardzo bardzo kulturalny, bym powiedziała, alkohol w Dolinie Rodanu. Cornas jest też taki dla mnie w ustach taki
tak pachnie jak coś z kominka, lekko dymnie. Tak, bo taki jest ten owoc taki przedymiony. To jest przedymiony, takie poczucie, że mamy jakby taki silny owoc, ale jednocześnie on jest taki trochę jakby ściśnięty i nie ma tam czysto takiego dymnego zapachu, takiego jak z ogniska powiedzmy, ale jest takie poczucie, jakby on był taki trochę przyciśnięty tym dymem taki. Tak, czyli takie lekko dymne, lekko barbecue, takie zgaszone ognisko albo kominek w domu. Lekko też pikantny, taki trochę czerwony pieprz, trochę czarny pieprz, co jest charakterystyczne dla Syrah. Zupełnie sobie wyobrażam, że można tego typu wino pić tak w ogóle samo. Czyli kontemplacyjne. No tak, kontemplacyjne, w sensie bez jedzenia, bo ono tego nie wymaga, jest na tyle właśnie ułożone, na tyle jest takie delikatne, że wchodzi łyk za łykiem, kieliszek za kieliszkiem, myślę, że bez problemu. Natomiast teraz południe Rodanu. Na południu Rodanu jesteśmy dalej od rzeki, mamy bardziej płaskie tereny i mamy dużo apelacji po prostu jakby tak, wiesz, oddalonych od rzeki w różnych miejscach. Znacznie bardziej takie płasko. Większe terytorium zdecydowanie. Tak, więc znacznie bardziej płasko, znacznie większy wpływ właśnie Morza Śródziemnego, znacznie większy wpływ Mistralu, gorąco, wilgotno i na dodatek słynne galet, czyli podłoże, gdzie widzimy takie płaskie kamienie. To jest bardzo istotny element. To są kamienie, które się nagrzewają i trzymają ciepło. W związku z tym jakby ogrzewają nocą przede wszystkim tak naprawdę. Czyli wydłużają czas dojrzewania winogron, dzienny czas dojrzewania winogron, ponieważ oddają ciepło nocą. Więc ważna rzecz jest taka, że otoczaki równocześnie, jako takie duże, leżące na ziemi kamienie, one trzymają wilgoć pod spodem. A to już jest bardzo istotne w miejscu, gdzie... No tak, czyli jeżeli nagrzewamy, to wilgoć nie ucieka, tylko zostaje pod spodem. Zostaje pod spodem, jest trzymana, a jest w dodatku jeszcze w nocy jest cieplej. Dlaczego na północy Syrah, a na południu bardziej Grenache i inne odmiany? No. Syrah aż tak dobrze nie poradzi sobie z tak wysokimi temperaturami jak Grenache. Grenache to jest w ogóle odmiana naszej przyszłości dla Ziemi. Naprawdę, tak? Tak, dlatego że Grenache... W przyszłości tylko Grenache będzie. Tak, no, musicie się przyzwyczaić do tego. Grenache wytrzymuje bardzo wysokie temperatury, takie wiesz, 35-40 stopni. Miejmy nadzieję, że lubicie Grenache. Lepiej lubić Grenache, bo to jest szczep, który będziemy pić coraz więcej. Get used to that. I Grenache równocześnie jest szczepem, który totalnie jest odporny na suszę. Naprawdę. Więc to jest szczep, na który wszyscy patrzą dzisiaj, jako szczep przyszłości w obliczu tego, co nas czeka. Ja nazywam Grenache taki Iron Grape. Wiesz, jak Iron Man, to jest taki Iron Grape. On po prostu szczep przyszłości. Szczep przyszłości. On daje wina o bardzo wysokim alkoholu, bo dobrze dojrzewa, ale jednak niższej kwasowości, niższej taninie. Dawaj mi go tutaj. Już masz go w kuparze. Nie, no ja tutaj wiem, że go mam, tak. Ale równocześnie Syrah na przykład jest szczepem reduktywnym. Co to znaczy? To jest taki szczep, który potrzebuje tlenu w procesie winifikacji. Dlatego na przykład Syrah jest zawsze wkładane do mniejszych beczek, często do nowych beczek i w ogóle jest robione w kontakcie z tlenem. A Grenache, słuchaj, Grenache z kolei jest szczepem, który jest bardzo wrażliwy na utlenianie i trzeba w produkcji Grenache uważać na tlen, czyli wręcz odwrotnie, raczej Grenache wsadza się do dużych beczek, gdzie jest mniejsze utlenianie i dlatego również na przykład dużo takich podstawowych blendów rodańskich z dużym udziałem Grenache nie jest w beczkach, żeby zachować jednak tą świeżość, bo Grenache bardzo łatwo się utlenia, a w związku z tym również Grenache szybciej traci kolor, nie jest aż tak, wiesz, aż taki piękny w kolorze jak Syrah. W południowym Rodanie mamy takie znane apelacje jak Gigonda na przykład, Vaquera. W południowym Rodanie wreszcie też zobaczymy wina różowe, których nie ma w północnym Rodanie, na przykład słynna apelacja Tavel. I to też będzie z Grenache? I tam też jest Grenache, jak najbardziej. I mamy najsłynniejszą apelację południowego Rodanu. Château Neuf du Pape. Voilà. Château Neuf du Pape, czyli nowy zameczek papieża. Jest to związane z tym, że tam właśnie była druga siedziba papieska, taka letnia siedziba papieska w Avignon. I 1309 rok. Ja o tym winie, słuchaj, zrobiłam post na moim Instagramie, bo po prostu jestem, uważam, że to jest super sprawa, że są tam tacy właśnie wielcy producenci, jak Gigal, takie lokomotywy tego regionu,
których wina można znaleźć po prostu w supermarketach i są takiej jakości. Mhm. To jest Châteauneuf du Pape, który ja sobie kupiłam w... W miarę normalnej cenie to jest. W miarę normalnej cenie, no wiesz, no, musisz trochę zapłacić tam za 150 zł, z pracy to jeszcze ile zapłaciłam. Jednakże możesz kupić w Leclercu za rocznik 2012 gotowy do picia Châteauneuf du Pape, żeby zrozumieć, jak smakuje Châteauneuf du Pape. 13 szczepów. Mhm. Czerwone to są te Grenache, Syrah, Mourvèdre, Sensor, białe to są te wszystkie właśnie Roussanne, Marsanne, Viognier, Bourboulon, Picpoul i tak dalej. I słyszałeś o tym, że można Picpoul, zrobić... pamiętam, robiliśmy. Że można zrobić białe Châteauneuf du Pape? Nie, naprawdę? Są białe Châteauneuf du Pape, również można kupić w supermarketach. A z jakich szczepów wtedy są? To jeszcze raz, Tomku. Marsanne, Roussanne, Picpoul, Bourboulon, Grenache Blanc, bo istnieje również Grenache Noir, czarny, i Grenache Blanc, czyli biały. I w ogóle często czerwone wina są kuparzem czerwonych i białych odmian winogron. Można zrobić, i w przypadku Châteauneuf du Pape winiarz może zrobić na przykład 100% jednoszczepowe wino, albo użyć wszystkich 13 odmian, czyli albo tylko 3, albo 4, albo... Czyli to już jakby każdy decyduje po prostu jak woli. Dokładnie. Châteauneuf du Pape absolutnie jest razem z Hermitage najbardziej znaną apelacją. Hermitage Północ, Châteauneuf du Pape Południe. I jakie jest to Châteauneuf du Pape w stosunku do Cognasa, który piliśmy? Jeszcze bardziej rozgrzane, znacznie więcej czujemy tutaj alkoholu, ale dla mnie jest więcej tutaj nut właśnie takich garrigue, czyli te wszystkie rozgrzane południowo-rodańskie zioła typu szałwia, rozmaryn, mięta. Tak, zdecydowanie mniej owocowe, w ogóle zdecydowanie mniej owocowe i jest takie, ale bym powiedział, że dużo bardziej w ogóle jeszcze przytłumione. Podsumowując, ja bym tak jak teraz jeszcze wracam do nich. No. Côte d'Huron chcesz? Tak. Kto jest? To Côte d'Huron jest dla mnie takim, takie owoc in your face, nie? W sensie po prostu bardzo, ja uważam, bardzo, teraz jak jeszcze do tego wróciłem, to jest taki super, super owoc, po prostu jak normalnie kompot, czarna, ten, wiśnia czy ten, czy... Wiśnia, tak. Jeżyna, etc. Cornas jest dla mnie już jakby owoc, ale troszeczkę z tym elementem dymnym. A Châteauneuf du Pape? A Châteauneuf du Pape? Znaczy, no nie powaliło mnie teraz, jak spróbowałem versus Cornas, wiesz, jakby, no może to nie moja stylistyka, już takie troszeczkę za, jakby, tak jakby już było przejrzałe, tak jakby już troszeczkę miało tą swoją świetność za sobą, no. Znaczy, ja uważam, że to jest absolutnie wino, które nie ma świetności za sobą, bo ono jest fantastyczne dziś, tylko ono pokazuje tę inną stylistykę, bardziej tradycyjną, oldschoolową stylistykę robienia win, wiesz, gdzie stawiasz na trzymanie w beczce, gdzie masz mniej świeżego owocu, więcej nut drugo- i trzeciorzędowych, ziołowych, suszone jakieś owoce, dymne, tytoniowe. Ja uważam, że to jest przepiękne wino, tylko faktycznie i ty, i ja głównie na co dzień pijemy świeże, lekkie, owocowe wina. Tak, jakby stylistycznie ono mi najmniej pasuje. Myślę, że masz rację, że ono jest takie najbardziej tradycyjne, tak, w swoim charakterze. Dokładnie. I takie najbardziej, bym powiedział, rustykalne. Mhm. O. Mhm. A rustykalność nie jest akurat czymś, co specjalnie mi... leży. Tak, jak sobie porównamy to do architektury, no to można mieć rustykalne, bo może być w takim domu z takich właśnie toczniaka z kamienia, w skansenie. Toczniaka? Otoczniaka. Otoczak. Toczniak. Toczniak brzmi jak choroba. W każdym razie tak, Châteauneuf du Pape dla mnie skansen. Skansen. Z takim słomianym dachem. Tak, słomiany dach, skansen i takie te w środku takie stare urządzenia do robienia różnych rzeczy. Potem mamy Cornasa, to taka nowoczesna stodoła. Aha. Taka architektura. Tak, stodoła, ale już z dużą ilością szkła. Tak, już tak nowoczesny sposób zrobione. A ten tutaj to jest taki w ogóle... To jest bardziej... Domek letniskowy. Tak, raczej taka działka, no. Działka, taka działka z takim, z winogronem rosnącym po płocie. I ciekawe, czy ktoś na świecie robi odcinki, w których porównuje wina do budynków. Myślę, że musimy zachęcić wszystkich do Patronite'a. Oj, zdecydowanie. Bo ja tu jeszcze widzę, wielu z was nie wsparło nas na Patronite'cie. Ale przede wszystkim dziękujemy bardzo za to, że nas wspieracie. Dzięki wam powstają te odcinki. Również. W związku z tym bardzo serdecznie zapraszamy i zachęcamy. Wspierajcie nas na Patronite.
A ci, co nas wspierają, na przykład mogą wziąć udział w niektórych fajnych rzeczach, takich jak ostatni panel win białych, bo zapraszaliśmy naszych patronów, ci, którzy mogli dołączyć do naszego panelu. Łapki w górę poprosimy. Zdecydowanie. Komentarze, opowiedzcie nam o swoich doświadczeniach, jeżeli piliście, albo pijecie, albo macie ochotę spróbować, dajcie znać, co myśleliście o Dolinie Rodanu, czy się z nami zgadzacie, czy nie, czy warto, czy nie warto. Dzięki, że z nami byliście. Pijcie odpowiedzialnie. Koniecznie. I suby. Poprosimy. Do następnego razu. Pa. Pa. Obejrzyjcie koniecznie nasz odcinek o szczepie w jonie.